mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w Mówiąc Krótko w programie o książkach, a dzisiaj mamy otwieranie na ekranie i przesyłeczka z wydawnictwa Biały Kruk. Dawno chyba czegoś nie było z tego wydawnictwa, które bardzo lubię, a nim otworzę tę przesyłkę, przypominam, że w tym roku plan minimum to przekroczenie 1000 subskrypcji. W tej chwili, kiedy to nagrywam, brakuje około 10, może 11 subskrybentów, żeby dobić do 900. I wtedy już zostałoby nam do końca roku tylko 100 subskrypcji, co z tego, co zauważyłem, jest możliwe te 100 subskrypcji zdobyć w ciągu, no powiedzmy, jednego miesiąca, nawet dwóch, trzech tygodni. I mam nadzieję, że stali widzowie pomogą w tym, żeby jeszcze przed końcem roku przekroczyć te 1000 subskrypcji. Zobaczymy, jak to będzie. I przypominam, że jeśli ktoś chce wesprzeć rozwój tego kanału, to może też to zrobić finansowo. Pod spodem znajdzie linki do dwóch serwisów. W jednym może kupić mi wirtualną kawkę, naprawdę malutką, małe espresso, może to być coś większego, może to być kilka kaw. Albo może skorzystać z serwisu Zrzutka. Te wpłaty, które do tej pory były dokonywane, są naprawdę bardzo pomocne, przynajmniej pozwalają na dokupienie na przykład dodatkowego sprzętu. I z góry za nie dziękuję. Zabieramy się do otwierania przesyłki. I proszę Państwa, stała się rzecz zabawna. Nagadałem się i okazało się, że nic się nie nagrało, bo nie włączyłem nagrywania. Nie wiem naprawdę, jak ja to zrobiłem, więc przesyłka jest już tak naprawdę otwarta. I w taki symboliczny sposób otwieram tę publikację. I proszę Państwa, mamy nową książkę autora, który myślę jest znany mojemu pokoleniu. Jest to dziennikarz radiowy, telewizyjny, ponieważ nie oglądam telewizji, z wyjątkiem tego, co można znaleźć w internecie, więc nie wiem, czy w dalszym ciągu występuje gdzieś w jakiejś telewizji. I także myślę, że jest publicystą publikującym w czasopismach. Jest to redaktor Wojciech Reszczyński, a jego książka nosi tytuł Pomiędzy Wschodem a Zachodem w kręgu myśli Feliksa Konecznego. I jest to kolejna pięknie wydana publikacja wydawnictwa Biały Kruk. Tutaj już nie będę udawał zaskoczenia. Wewnątrz jest dedykacja od autora tej książki. Ogromnie dziękuję zarówno wydawnictwu Biały Kruk, jak i dziękuję panu Wojciechowi Reszczyńskiemu za tę dedykację. Jak widać, już na samym początku mamy ilustrację. Z tego, co zauważyłem, to jest też nawet użyty inny kolor papieru dla wyodrębnienia pewnych części. Nie wiem, czy będzie to widoczne na tym nagraniu wideo, ale ta część jest na takim papierze, który kolorystycznie przypomina pożółkłe kartki starej publikacji, starej książki. Prawdopodobnie dlatego, tak jak tutaj sobie zaglądam, że jest to właśnie tekst, czy fragment tekstu, chyba cały tekst profesora Feliksa Konecznego, zatytułowany zresztą Polska między Wschodem a Zachodem, czyli poważne ostrzeżenie przed upadkiem. I już to jest intrygujące. Książka bogato ilustrowana, pokażę jeszcze te ilustracje, może niektóre z nich. Niektóre są mało sympatyczne, ale pokazują stan naszej kultury obecnie, czy raczej antykultury. I to akurat jest zdjęcie z dawnych czasów.
Tutaj mamy. I może jeszcze jakaś ilustracja, o proszę, nasze czasy nieszczęsne. I jak zwykle edytorsko jest ta książka przepięknie wydana. I to już wielokrotnie chwaliłem w moim programie wydawnictwo Biały Kruk. I przeczytajmy sobie, proszę Państwa, po raz kolejny, ale dla Państwa po raz pierwszy, to, co wydawnictwo pisze o tej książce. Otóż czytamy tutaj, że autor, jak już wspomniałem, popularny publicysta i radiowiec, który od lat jest admiratorem myśli Konecznego, błyskotliwie konfrontuje teorię profesora z realiami naszych czasów. W czasach, gdy zewsząd atakują nas fałszywe ideologie ignorujące Boga i niszczące fundamenty moralne, Reszczyński wprowadza nas w świat myśli Konecznego, ukazując jego wyjątkową wizję cywilizacji. I ta niezwykle aktualna publikacja to nie tylko hołd złożony Feliksowi Konecznemu, ale również praktyczny przewodnik po zawiłościach współczesnych zagrożeń i wyzwań, z którymi musi się mierzyć każdy z nas. To inspirujący przekaz dla wszystkich, którzy w obliczu narastających wyzwań szukają głębszej refleksji nad kondycją dzisiejszego świata. I tutaj wydawca podkreśla to, na co też sam zwracam uwagę często, że wielkim walorem pięknie wydanej, zaopatrzonej w twardą oprawę książki są starannie dobrane ilustracje, które nie tylko ułatwiają zrozumienie zmian zachodzących we współczesnym świecie, ale także dodają estetycznego wymiaru lekturze. I to jest prawda, jeśli chodzi o każdą publikację wydawnictwa Biały Kruk. A zatem, tu się zgodzę, to prawdziwa uczta dla umysłu, duszy i oka, bezwzględnie książka, którą warto przeczytać. I przyznam się, że dużo bym dał, żebym miał wystarczająco czasu na szczegółową lekturę i prezentację każdej książki wydawnictwa Biały Kruk. Tutaj pozwolę sobie pokazać jeszcze parę ilustracji z wnętrza. A to dlatego, że moim zdaniem kolorystycznie wyodrębniona jest też każda część. A to dlatego, że moim zdaniem warto mieć te książki też w bibliotece rodzinnej. Czasy są, jakie są. Z tego, co robi ta przecudowna koalicja 13 grudnia, można się spodziewać, że wróci też cenzura, więc takie biblioteki domowe mogą być źródłem wolnego słowa. Jeszcze nikt nie wpadł na ten pomysł, żeby palić książki, jak w słynnej dystopijnej powieści Raya Bradbury'ego. I warto tworzyć takie biblioteki rodzinne, gdzie młodsze pokolenie będzie miało dostęp do takich książek, a jestem przekonany, że któreś tam z kolei pokolenie będzie sobie ogromnie ceniło takie publikacje, także ze względów historycznych, także ze względu na prawdopodobnie język tych publikacji i tak dalej, i tak dalej. Wojciech Reszczyński, Pomiędzy Wschodem a Zachodem, kręgu myśli Feliksa Konecznego. Wydawnictwu, jak i autorowi ogromnie, ogromnie dziękuję za ten egzemplarz recenzencki. Ogromnie dziękuję Państwu za uwagę, jak zawsze. I mam nadzieję, że nie był to czas zmarnowany, a wynieśli Państwo jakąś korzyść z obejrzenia tego materiału, a przynajmniej dowiedzieli się Państwo, że jest kolejna cenna publikacja, z którą warto się zapoznać. I jak zawsze proszę o kolejne subskrypcje, jeśli uważają Państwo, że warto robić kolejne odcinki, mówiąc krótko, to proszę o kolejne subskrypcje po to, żeby ten kanał mógł się rozwijać i żebym mógł prezentować dobre książki katolickie, konserwatywne, a także takie, w których można znaleźć piękną prawdę i dobro. I proszę o kolejne polubienia, kolejne udostępnianie linków, zwłaszcza proszę teraz,
kiedy dążymy do 1000 subskrypcji, do przekroczenia liczby 1000 subskrybentów, proszę o kolejne udostępnianie linków. Z góry dziękuję tym wszystkim z Państwa, którzy się przyczyniają do rozwoju tego kanału. Tym z Państwa, o których nawet może nie wiem. I z góry dziękuję za wszelkie ewentualne wsparcie finansowe. Raz jeszcze przypominam, pod spodem w opisie można znaleźć linki do dwóch serwisów. Jeden z nich to serwis Zrzutka, drugi serwis to serwis, który można kupić wirtualną kawkę autorowi, dziękując w ten sposób za kolejne nagrania. I to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Mówiąc krótko. Z Panem Bogiem.